Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o nowej fabule trwającej w Fortnite. Podczas wydarzenia 14 dni Fortnite, po wykonaniu ostatniego wyzwania, można było otrzymać darmową lotnię korektor, którą widzicie i słyszycie teraz w tle. Kilka dni temu, Fortnite na swoim Twitterze ogłosiło, że w ramach przeprosin za przedwcześnie zakończenie eventu 14 dni, każdy, kto wykonał chociaż jedno wyzwanie z tego eventu, otrzyma właśnie tę lotnię. Pomijając to, że 14 dni Fortnite jednak powróci, to skupimy się na tej właśnie lotni, bo wygląda na to, że Epic ukryło na niej ważną wiadomość dla graczy, a dokładnie o ataku bomb nuklearnych. Jeśli się przyjrzycie dokładnie na tą lotnię, to na żółtych pojemnikach przyczepionych do tej lotni zobaczycie znak ostrzegawczy oraz napis Warning! Nuclear Missiles Launched, co po polsku oznacza nic innego jak uwaga! Wystrzelono pociski nuklearne. Nie mogę wymyślić innego powodu istnienia tego ostrzeżenia, niż to, że Epic chce ostrzec graczy o nadchodzących wydarzeniach do Fortnite. Do tego, ta lotnia została przekazana do ekwipunku każdego, kto wykonał chociaż jedno wyzwanie 14 dni Fortnite. I wygląda na to, że Epic w ten sposób chciało to ostrzeżenie przekazać jak największej ilości graczy. Jednak najciekawsze jest to, że jakby to się sprawdziło, to w końcu wyjaśniłoby się sprawa bunkrów na mapie. Jeden z bunkrów na pewno już dobrze znacie. Mam na myśli ten, który siedzi w płaczącej puszczy już od pierwszego dnia sezonu 4. I do dzisiaj nic się z nim nie zmieniło. Poza może zniknięciem tajemniczych baz growów, które nic nie znaczyły. Na mapie jest jeszcze jeden bunkier, ale o wiele lepiej ukryty, bo na oddzielnej wysepce pod górą lodową. Można to zobaczyć odpowiednio ustawiając kamerę na powtórce, albo usuwając obiekt zakrywający ten bunkier w trybie kreatywnym. Co ciekawe, z tym bunkrem już wiemy, że coś się będzie działo, a przynajmniej, że zostanie ujawniony. Jeśli teraz się spojrzycie na lód zakrywający ten bunkier, to możecie dostrzec łagodne gałęzie pęknięć. Jednak jeśli zbudujecie jakąś strukturę w tej górce i ją zniszczycie, to pojawi się na niej wyraźne pęknięcie. Co zdradza nam, że z czasem będzie ona pękać coraz bardziej. Do momentu, aż nie ujawni nam sekretnego bunkra. To jednak nie jedyny sekret tej małej wysepki, ponieważ pod małą chatką stojącą obok skrywa się wyrwa, która mogłaby służyć jako awaryjny sposób ucieczki. I to w sumie tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie. Moim zdaniem w ten sposób Epic zapowiada nowy event do Fortnite. Bo w jakim innym celu miałoby być takie ostrzeżenie na darmowej lotni dla każdego? Możemy też wrócić do teorii sprzed paru miesięcy, mówiącej o tym, że płacząca puszcza zostanie usunięta. Bazowała ona na opisach skinów rycerzy z drugiego sezonu. W opisie gierka mowa jest o mokrych moczarach, których już nie ma. W opisie rycerza jest mowa o pomidlonym przysiłku, którego już nie ma. U czerwonego rycerza o akach anarchii, których już nie ma, a u czarnego rycerza o płaczącej puszczy, która jeszcze jest, a w niej jest także bunkier. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojowym.